Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy PiS gra na czas w sprawie metropolii? Nie odnoszę takiego wrażenia. Zresztą przyspieszenie spowodowało duże zaniepokojenie, przynajmniej jeśli chodzi o metropolię warszawską. O śląskiej się tak nie mówi. No. Pytam przede wszystkim o śląską. Miała być uchwalona do końca roku, potem do końca stycznia, potem do końca lutego. Dziś wiemy, że pierwsze czytanie odbędzie się dopiero w piątek po południu, czyli wtedy, kiedy posłowie będą już spieszyć się na pociąg do domu i żadna komisja na tym posiedzeniu się tą ustawą nie zajmie, a przypomnijmy, że czas naprawdę nas goni. Ale jest początek lutego. Nie widzę zagrożenia, żeby to do końca marca wszystko zadziałało. Do końca marca ma być wydane rozporządzenie do tej ustawy i dziś już wiadomo, że może nie udać się dotrzymać tego terminu z racji posiedzenia Senatu, które jeszcze trzeba zaliczyć, podpisu prezydenta. Nie, to jest 2 miesiące. To... A z czego wynikają te opóźnienia? Bo miało być szybko, tak obiecywał minister Błaszczak jeszcze w kwietniu zeszłego roku. Pewnie nie znam wszystkich kulis i meandrów funkcjonowania. Nie ma żadnego. Nie ma. To prawdopodobnie jest związane, że miał być pakiet metropolii i pewnie tamte inne metropolie troszkę poblokowały sytuację. Natomiast śląska metropolia to sprawa dość, wydaje się, przesądzona i zresztą ustawa czerpie w jakiś sposób z już istniejącej ustawy, tam niektóre uchwalonej przez Platformę pod koniec kadencji. Jest to pewna zmiana, ale nie aż tak zasadnicza. No mam nadzieję, że taka, która spowoduje, że metropolia będzie w końcu bardziej sprawnie funkcjonowała. 1 lipca ma ruszyć nie tylko metropolia, jeszcze wtedy w okrojonym kształcie, ale również sieć szpitali. A również w tej sprawie niejasności jest cała masa. Jak z metropolią wydaje się, że jest mniej problemów, to z siecią szpitali to już jest sporo problemów, bo ona wymaga jeszcze moim zdaniem zmiany. Ten pomysł, który aktualnie jest przez ministerstwo forowany, wbrew może oczekiwaniom, wprowadzenie w aktualnym kształcie tej ustawy mogłoby spowodować pogorszenie, a nie poprawienie dostępu do świadczeń medycznych. Także przypomnijmy, że mamy przed sobą jeszcze i konkursy, i kontraktowe negocjacje, i to wszystko zajmie pewnie kilka miesięcy. Wcześniej mamy poznać konkretne przepisy i projekt sieci, a po ubiegłotygodniowym posiedzeniu rządu projekt, jak ogłoszono, znów ma zostać poprawiony. No i dobrze by było, żeby był poprawiony, bo jak mówię, w aktualnym kształcie Ja jestem zdecydowany zwolennikiem właśnie zmiany i poprawy tej ustawy. Ja osobiście proponowałbym, żeby ustanowić sieć nie szpitali wszystkich, co zresztą jest dość nieczytelne co do intencji, bo z tej ustawy wypada szereg oddziałów w szpitalach publicznych, a w szczególności cała niepubliczna służba zdrowia, która stanowi istotny element naszego rynku świadczeń zdrowotnych, wypada. Więc wolałbym, żeby powstała sieć szpitali o randze wojewódzkiej, sieć szpitali klinicznych, wojewódzkich, tych wysokospecjalistycznych. To jest sieć niekontrowersyjna, można ją również i zgodnie z programem PiS-u, takie szpitale można dofinansowywać z budżetu dla szczególnych zadań. Także to... Pytanie o samo łączenie szpitali, które towarzyszy, zresztą, czy łączenie tych szpitali czasem oddalonych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów, to jest najbardziej absurdalny skutek sieci ministra Radziwiłła? No mniej więcej tak. Zresztą niektórzy, nie zorientowawszy się, mówią: o dobrze, że się szpitale łączą, bo wszystko będzie pod jednym dachem. No ale ja takiego dachu, co ma 50 kilometrów, nie znam w Polsce. Także ta ustawa wzbudziła duże zaniepokojenie w aktualnym projekcie, w kształcie projektowym, i powstają bardzo dziwaczne, pokraczne koalicje. To wskazuje, ministerstwo będzie akceptować tego typu osobliwe twory w tej nowej sieci? No ale jak się połączą, no to nie ministerstwo je łączy, tylko same się łączą. Połączeniu piekarskiej urazówki z Centrum Reumatologii w Ustroniu. No tak? Jest to dziwaczne, takie koalicje, które spowodują, że sprosta się wymogom ustawy, wszyscy próbują znaleźć się w tej sieci, ale dlaczego? Dlatego, że wprowadzono tam złe rozwiązania
zarządzanie i finansowania. Wszystkim obiecano, a niektórzy są z tego powodu zadowoleni, że ci, którzy będą w sieci, będą dostawać budżet jakby poza konkursem. To niektórym się może podobać, ale to powoduje zasadniczą zmianę filozofii finansowania i zmianę pozycji pacjenta. Bo jeżeli w tej chwili, kiedy przyjdzie pacjent, to za nim idą pieniądze, czyli szpital jest zainteresowany, żeby przyjąć pacjenta, bo za nie będzie się starał o refundację, to jeżeli wcześniej będą pieniądze, to pacjent to jest koszt. Pojawił się koszt, bo pieniądze już mamy. To jest całkowite odwrócenie filozofii, która do tej pory była. Czy szpitale będą działać jak spółki w tym momencie? Nie jak spółki, jak jednostki budżetowe. Jak jednostki budżetowe, bo pieniądze już mamy i właściwie im mniej wyleczymy, im mniej przyjmiemy, tym lepiej, bo mamy więcej pieniędzy na funkcjonowanie własne, na własne jakieś tam inne potrzeby. Myśmy, bo ja byłem w tej grupie, która wprowadzała nowy system ubezpieczeniowy i nowy system finansowania, mieli na celu właśnie to, żeby pacjent był kimś ważnym, bo dopiero musisz wyleczyć i dopiero wtedy dostaniesz pieniądze. Jeśli pierw masz pieniądze, a później ma ktoś przyjść się leczyć, no to jest naprawdę odwrócenie, zawracanie wysługi. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem i stąd to wielkie staranie się zakładów, żeby znaleźć się w tej sieci, bo być może wszyscy dostaniemy pieniądze przed pacjentem. Panie pośle, ostatnia sprawa, jeszcze jesteśmy świadkami ostatniego roku NFZ. NFZ zastąpi w przyszłym roku Narodowa Służba Zdrowia. Co dobrego ona przyniesie poza doniosłą niewątpliwie nazwą? To, że trzeba zmienić Narodowy Fundusz Zdrowia na sprawnie działającą instytucję, to z tym się wszyscy zgadzali. Problem jednak w tym, co ją ma zastąpić. Jeśli miałyby ją zastąpić Wydziały Zdrowia u wojewody, to nie będzie lepiej, to będzie gorzej. Te wojewódzkie urzędy zdrowia będą niezależne od wojewody, ale z kolei bardzo jasny jest podział kompetencji między ministrem zdrowia, a właśnie tymi urzędami w terenie. Nie, te urzędy zdrowia wojewódzkie miały podlegać bezpośrednio ministrowi. No takiej centralizacji nikomu nie życzę, bo po prostu minister nie da rady tym wszystkim zarządzać. No trzeba mieć umiarkowanie w zgarnianiu władzy, bo przecież zespół ministerialny jest ograniczony. Nie można wszystkich problemów brać na klatę, że tak powiem, bo się po prostu nie da rady tego rozwiązać, więc mam nadzieję, że z takiego pomysłu wycofamy się. To nie jest jeszcze w tej chwili przedmiotem nawet projektu przedłożonego posłom. Jakieś tam przecieki są, ale ten pomysł, o którym pan mówi, no byłby bardzo, bardzo niedobry. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i do usłyszenia.